gdzie jesteśmy? Moni Priveli. Świątynia na skałkach gdzieś w Grecji na południu. Kocie, co tu się działo w tej świątyni? Mów. Opowiedz, co tu się dzieje. No mów. Widziałeś tu dużo. Co? No i teraz muszę wam powiedzieć moją filozofię. Tam księżulek zakazał mi kręcić filmy, ale ja i tak to robiłem po swojemu. Ale o co chodzi? On nie mógł wytrzymać i musiał się patrzeć ani na nogi. Ale ja się nie czepiam chłopa, musicie to zrozumieć. Nie, 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 to nie chodzi też o ciebie. Chodzi o to, że widzicie, jak seks nim manipuluje. On nie jest świadomy zmysłów seksu i on nie ogarnia. Jak on tu jest ileś lat sam, to zobaczy kobietę, a nie ma długą spódnicę. Bo zakrywa kolana, ale chłop jak jest sam w tej świątyni przez tyle lat, no to on nie ogarnia. I to o tym mówię, gdyby medytował tak jak ja go nauczę, to by ogarniał. A tak on nie ogarnia, seks go przytłacza. Dlatego tak jest. Bardzo ładnie tu jest. Zobacz, ile szyszek jest na tym drzewie, aż ulepione. Widzisz u góry? Zobacz, ptaszki na dole. Idziemy właśnie zobaczyć. I co, warto było przyjechać, czy nie? A zobacz ten krzyż. A nie warto przyjechać tutaj? No, zawsze warto jest coś zobaczyć nowego, nie? Moni Preveli, świątynia na skałach. Klasztor, tak? Klasztor, no na skałach, bardzo ładnie. Ale przez jakie drogi musieliśmy tu jechać? O, nie? Jest. Żeby się tu dostać. Strach w oczach. W ogóle ta nasza wyprawa teraz to jest kilka dni, jedziemy w nieznane. Jedziemy na południe i na wschód, także nie wiemy co ogarniamy, gdzie co i jak, gdzie śpimy. Gdzieś przed siebie jedziemy, ale miejsca takie jak dzisiaj przecudowne. No. A tu można sobie, o ile się napić chyba. Pić to chyba nie. Nie? O, raczej pić to bym ci nie radził. Zimna woda chyba. Co masz? Pieniądze. Płukaj się, ale nie pij. Czasem wróć. Koty. Cześć kochany. Co tu się w świątyni dzieje? Mów. Co tu się dzieje? Co? Piękne kotki. Piękne. Cieszy. Ogonem ma. Co taki dziwny zapach tu jest? Śmierdzi mu jak w muzeum. By nie było, że moje teorie spiskowe są nieprawdziwe, no to mów, Ania, pochwal się, co księżyłek, mów, co księżyłek robił, no mów. Byliśmy... A to skąd wiesz, że to księżył? Ty, no mieszka... Czy to ksiądz był, czy to... Nieważne, byłaś ze mną w muzeum, w tej klasztorze? No. Kupiliśmy coś, co zrobił? No mów do kamery, no co się wstydzisz? Co zrobił? No co, nie zrobił, bo ja mu nie pozwoliłam. Ale co chciał zrobić? No, zamacać rękę. A w którym momencie? Jak podawałam pamiątkę. No, ty mu podawałaś pamiątkę, żebym ja zapłacił, a on cię łapał za rękę, żeby cię zamacać, nie? No widzisz? No i próbował. Co? I cały czas wam o tym mówię. Próbował, ale widzisz, na żywca, przy mnie. No. Rozumiesz? Nie mają litości, kurwa. Dlatego z tym seksem cały czas będę tu jechał i cisnął. Nieświadomi ludzie tak właśnie będą robić. I on właśnie przez to, że nie ma dotyku z kobietą przez wiele, wiele lat, on przy sprzedaży tej pamiątki będzie chciał chociaż paluszkiem dotknąć. Chociaż tylko przejechać, a wieczorem będzie musiał robić pamięciówkę, nie?
Tak, no tak to jest. To jest, słuchajcie, to jest ciężka rzeczywistość, ale tak jest. I to nie są żarty. Bo później zboczenia powstają z tego powodu. Ja nie jestem przeciwko księżom czy tego. Chodzi o seks, energię, której oni nie rozumieją, z którą walczą. I mówią, że tu masz grzech taki czy taki. Jaki grzech, jak cały kosmos leci na seksie? Jak pszczoła idzie do kwiata, to jest seks, zapylenie. A że on księżulek nie kumaczaczy, to będzie chociaż chciał zamacać paluszkiem ją. Czaisz? I to jest chore już. To już jest chore.